Dzień dobry, Jagoda Opalińska i zapraszam na wydarzenia sportowe. Przed nami siódma kolejka bilardowej Ekstraklasy. O medal w rozgrywkach powalczą zawodnicy ERG Bieruń Folie DSB Lubin. Kończący się sezon jest dla Miedziowych znakomity. Obecnie DSB zajmuje drugie miejsce w tabeli i ma tyle samo punktów, co lider Nosan Kielce. Sezon lubinianie na pewno zakończą na podium. Wciąż nie wiadomo jednak, jaki medal zdobędą. Będziemy walczyć na pewno o to srebro, na które mamy duże szanse. Niestety na złoto musielibyśmy liczyć na przegraną lidera. Jeżeli miałbym podsumować tak przed tymi ostatnimi kolejkami, to powiem, no nie zaczęliśmy zbyt dobrze, przegraliśmy właśnie z liderem, ale później z każdym kolejnym meczem rozkręcaliśmy się i wszystkie mecze jak na razie do tej pory wygraliśmy. Złoto żeśmy trochę zaprzepaścili meczem z Warszawą, natomiast wszystko się jeszcze może poukładać. Natomiast rzeczywiście wygrana z Sokółką daje nam już pewny brązowy medal. Wygrana jeszcze dodatkowo z Nosanem, no faworytem w tym wypadku, dałaby nam na pewno srebro, ale to są mecze przed nami. Zespół ERG Bieruń Folie DSB Lubin to swego rodzaju ewenement w rozgrywkach. W drużynie grają wyłącznie wychowankowie klubu. Jesteśmy jedyną drużyną, która w składzie ma swoich własnych zawodników tutaj z Lubina. No i chcielibyśmy w takim składzie ten medal mieć w końcu. Najbliższymi przeciwnikami DSB będą Metal Fach Sokółka oraz Nosan Kielce. Rozgrywki trzeciej ligi koszykarzy nabierają tempa. Trzy mecze mają za sobą zawodnicy SMK Lubin. Po trzech kolejkach lubinianie mają na swoim koncie zwycięstwo i dwie porażki. W obecnych rozgrywkach zespół prowadzony przez Marcina Kuziana ma grać jeszcze lepiej niż w ubiegłym sezonie. Cele są takie, ja wielokrotnie powtarzam, my zbieramy doświadczenie. Jesteśmy bardzo młodym klubem, zespołem i w ogóle organem, stowarzyszeniem. Wszyscy organizacyjnie i sportowo zbieramy doświadczenie. Na boisku w tym roku mamy 18 meczów do rozegrania. Nie mamy żadnych założeń, czy mamy zająć, nie wiem, w pierwszej piątce, czy w pierwszej połowie drużyn miejsce. Gramy, każdy mecz dla nas jest wyzwaniem, każdy mecz jest świętem i gramy najlepiej, jak potrafimy. Kolejnym rywalem SMK Lubin będzie UKS Rio Team Złotoryja. Zawodnicy KS Metrako Polkowice zostali zwycięzcami Pucharu Polski w Nordic Walking. W sześciu zawodach rozegranych w całej Polsce polkowicka ekipa okazała się bezkonkurencyjna, wygrywając tegoroczną rywalizacją. Finał w Gdańsku potwierdził, że polkowiczanie są najlepszymi zawodnikami Nordic Walking w Polsce. W ostatnim swoim starcie ekipa polkowickiego klubu zdeklasowała rywali. Bardziej mieliśmy drużynę zorganizowaną, no i uważam, że zdyscyplinowaną. I to właśnie chodzi o sukces, bo sam sukces, jeśli chodzi o zawodników, no to mamy przygotowanych. Cały rok żeśmy ciężko pracowali na ten sukces. To nie tylko im ten tytuł mistrza Polski, Puchar Polski zdobyty, ale to cały rok trzeba było i w upałach, i w błocie, no i z przeciwnikami, no i ze swoją grupą. W klasyfikacji generalnej Pucharu Polski drużyna KS Metrako Polkowice wywalczyła 8 medali, 6 złotych, 1 srebrny i 1 brązowy. Pracą doszliśmy do wyniku i życzę każdemu jednemu, żeby ten sam sukces osiągnęli co grupa tutaj chodziarzy. Zawodnicy polkowickiego klubu okazali się również bezkonkurencyjni w klasyfikacji Open. I to już wszystkie wydarzenia sportowe. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia.